Czy to będzie dobry książkowy dzień? Uwielbiam Wam pokazywać takie książki i jestem pewna, że będzie fantastyczny, bo dzisiaj przychodzę z książką z wydawnictwa Yukio, mój pierwszy atlas świata z globusem, nie świruję. To jest książka z globusem, to jest patronat aktywnego czytania, bo wiecie, Yukio jest bardzo, bardzo pomysłowym wydawnictwem, gdzie są ruchome elementy, gdzie są okienka, gdzie można coś ruszać, mają gadające pióro kakadu, coraz nowe pomysły wskakują im do głowy, więc bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę Wam o nich opowiadać. Wpiszcie w lupce na blogu aktywne czytanie Yukio i wyskoczą Wam wszystkie recenzje książek, jakie kiedykolwiek dla nich przygotowałam. A teraz już nie przedłużając, zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie Tylko Dla Mam. Rozmawiamy tam sobie m.in. o tym, jak edukować, jak zachęcić do zaglądania do książek, ale też no po prostu zdobywania wiedzy. I jak to zrobić? Bach, proszę bardzo, najlepiej to robić z efektem wow i chyba przyznacie, że ten globus robi ogromne wrażenie. Otwieramy, to jest rakieta, którą wyruszamy. Czekajcie, ona musi mieć taki porządnie wyprostowany tutaj czubek. Wyruszamy tą rakietą, no właśnie dookoła świata. Zauważcie, że to jest nasza planeta Ziemia. Jejku, jak to super wygląda. I oczywiście, że na tym globusie możemy sobie obejrzeć różne kontynenty i zaznaczone są takie charakterystyczne elementy związane z danym właśnie kontynentem, potem z danym krajem. Zobaczcie, zaczynamy od tego, że właśnie podróżujemy, więc planeta Ziemia na tle innych planet Układu Słonecznego i zaczynamy Europa, miejsca charakterystyczne. I takie krótkie opisy tutaj są, na przykład Koloseum, to słynny rzymski amfiteatr, który mógłby pomieścić tyle samo ludzi, ile dziś mieści stadion piłki nożnej. Więc te porównania również tutaj wjeżdżają, co jeśli mówimy o książce dla małych dzieci, jest bardzo dobrym pomysłem. I dalej lecimy przez kolejne kontynenty. Poznamy tutaj oczywiście ich kształt, ale też charakterystyczny na przykład zwierzęta. Czasami są to budynki. No tutaj mamy też na przykład piramidy. A co jeszcze będzie dalej? Jest Azja, więc zwierzęta charakterystyczne dla Azji. Tutaj jak to wygląda i też te budynki. W sercu Azji są położone Himalaje, największe góry świata. A wiecie, że tygrys jest większy od lwa? I są też wierzenia, takie rzeczy związane z kulturą, bo tutaj na przykład jest też informacja o chińskich smokach. Bardzo mi się to podoba, bo niby niewiele, a jednak fajnie tak kompleksowo to jest zrobione. I tak lecimy przez wszystkie kontynenty. Tutaj na przykład od razu widzę Rio de Janeiro i ten ogromny, ogromny posąg Chrystusa. Największy las tropikalny na Ziemi. Australia i Oceania też wędrujemy. I biegun północny i południowy. Zawsze tutaj zaglądam, żeby się przekonać, czy pingwiny nie spotkały się przypadkiem z niedźwiedziami, czy są na swoich biegunach, no bo wiadomo, że w książkach, które były pisane dawniej, czy może ilustrowane bardziej, różne rzeczy się zdarzały. Tutaj wszystko jest w porządku, każdy jest u siebie. Jeszcze dwa słowa o oceanach, które też warto zapamiętać. I taka mapa świata na końcu, podsumowanie. Zobaczcie, jak cudownie to wygląda i jak fajnie można się tym bawić, bo nie trzeba tej książki tak czytać, że wiecie, leci po kolei każdy kontynent, można sobie ten globus poruszyć, można palcem gdzieś tam wskazać i wskoczyć na stronę, gdzie zdobędziemy więcej informacji o tym, co się tutaj dzieje. A można też tak bardzo dokładnie i szczegółowo opowiadać, co się dzieje na tej planecie. I zobaczcie, jak to fajnie rozbudza wyobraźnię. Jesteśmy gdzieś wyżej, patrzymy z wysokości i tak właśnie widzimy naszą piękną, błękitną planetę. Ciekawa jestem, co myślicie o tym globusie i o takiej książce dla dzieci, które są ciekawe świata, które chcą poznać inne kraje, inne kontynenty. No dla małych podróżników to jest super. To co? Czytamy?